Aikido to jest taka japońska sztuka walki, bardzo stara. W tym roku mija 40 lat, kiedy zawitała do Polski. Jest to sztuka walki, która powstała ze starych japońskich sztuk walki, takich jak kendo, jiu-jitsu, judo, karate. Zapraszamy dzieci w każdym wieku, które wykonują podstawowe polecenie typu usiądź, biegnij, siadaj. Staramy się w dzieciach przede wszystkim wykształcić sprawność fizyczną, tak, przez odpowiednie ćwiczenia ogólnorozwojowe. Jeżeli chodzi o dzieci i trening z dziećmi, to jakby na ostatnim miejscu są techniki typowo aikidockie, natomiast zależy nam na ich zdrowiu, sprawności fizycznej, kondycji. Aikido jest japońską sztuką walki, która ma swoje tradycje i pewne takie uwarunkowania. Zaczyna się on od tradycyjnego ukłonu, najpierw w stronę gaku, potem w stronę senseja. Następnie mamy rozgrzewkę, potem prezentowane są techniki, uczestnicy treningu wykonują te techniki, a następnie, jeżeli chodzi o dzieci, mamy zabawy ogólnorozwojowe. Jesteśmy profesjonalnymi instruktorami, zajmujemy się tym już bardzo, bardzo długo. Mamy dużo dzieci, ale też mamy dużo dorosłych. Ciekawą sprawą jest to, że większość z tych dorosłych pojawiło się na skutek swoich dzieci. Najpierw zaczęli przyprowadzać swoje pociechy do nas, siedzieli, oglądali te zajęcia, spodobało im się i zostają. Początek września to dla dzieci i młodzieży czas powrotów z wakacyjnych wojaży do szkolnych ław. Aby im ten czas umilić, proponujemy ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, ale mamy również ofertę zajęć dla osób dorosłych. Zapraszamy do udziału w sekcji wokalnej, w zajęciach plastycznych dla najmłodszych w dwóch grupach wiekowych w Lesie Twórczych Rąk, na sekcję ogólnoplastyczną dla osób dorosłych, na zajęcia z ceramiki dla dzieci i młodzieży. Tych, którzy chcieliby wypróbować naszą ofertę i porozmawiać z instruktorami, mogą przyjść na drzwi otwarte pracowni artystycznych 10 września do Światowida. W tym roku nie zabraknie również nowych horyzontów edukacji filmowej, czyli edukacyjnych pokazów filmowych dla grup zorganizowanych. Przed nami również nowy sezon zajęć tanecznych. Centrum Tańca Promek przygotowało ofertę zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Dla dzieci są to m.in. takie formy tańca jak hip-hop, gimnastyka artystyczna, zumba kids, oczywiście taniec towarzyski i dziecięca akademia tańca. Dla osób dorosłych w ofercie znalazły się takie zajęcia jak zumba, lady latino, celu stop, pilates, czy oczywiście również taniec towarzyski. Zapraszamy także na maraton taneczny, który odbędzie się 18 września od godziny 16 w Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Będzie można zobaczyć pokazy par tanecznych z EKT Jantar, tancerzy z Promyka, a także wziąć udział w bezpłatnych warsztatach tanecznych. Zapraszam do Centrum Tańca Promyk. Tu nauczymy tańczyć Ciebie, Twoich rodziców i dziadków. Dołącz do nas. Zapisać dzieci we wczesnym wieku, dlatego że później dużo łatwiej opanować im umiejętności i swobodnie czują się na korcie. Nie musi to być sport wyczynowy, może być rekreacyjny, ale sprawiający ogromną radość i rozwijający bardzo wszechstronnie, zarówno pod względem fizycznym, jak i intelektualnym. Ta gra rozwija świetnie koordynację ruchową, poza tym rozwija również u dzieci takie zdolności manualne, zdolności motoryczne. To nie tylko sama gra, to jest również taki sposób na życie. Najlepiej zacząć jest w wieku 5 lat. Niektórzy zaczynają wcześniej, ale wydaje mi się, że 5 lat jest to taki optymalny wiek, kiedy dziecko już dojrzałe jest na tyle emocjonalnie, że potrafi odnaleźć się w grupie, bo są to zajęcia w grupie. Są to zajęcia prowadzone głównie w oparciu o gry i zabawy ruchowe, po to, żeby rozwinąć koordynację ruchowo-wzrokową dziecka i żeby dziecko nie znudziło się, nie wypaliło się tenisem.
prowadzimy zajęcia pozaszkolne, zajęcia muzyczne. W każdej sali, w każdej sekcji jest wyposażenie, jeśli chodzi o sprzęt muzyczny. Także uczeń w zasadzie nie musi niczego przynosić. Tutaj są gitary, jest tych instrumentów na tyle dużo, że prowadzimy zajęcia także grupowe. Nasze sekcje to sekcja gitarowa. Mamy tutaj zajęcia z gitary klasycznej. Oczywiście także zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe. Sekcja ta jest rozszerzona o gitarę basową, a także o gitarę akustyczną i ostatnio także wprowadziliśmy ukulele. Kolejna sekcja to perkusyjna. Mamy oczywiście perkusję akustyczną. Zajęcia prowadzone są tutaj w trybie wyłącznie indywidualnym, bo to jest instrument, który tego wymaga. Sekcja instrumentów klawiszowych, która obejmuje fortepian. Tu są zajęcia wyłącznie indywidualne, zajęcia gry na keyboardzie, czyli instrumentach elektronicznych, a także akordeonu. Kolejna sekcja to wokalna. Prowadziliśmy także zajęcia ze skrzypiec oraz zajęcia z saksofonu i trąbki. Oczywiście są to zajęcia indywidualne. Kształcimy właściwie w różnych kierunkach muzycznych, nie tylko muzykę klasyczną, ale także pop, muzykę rozrywkową, szeroko rozumianą w programie PMS, czyli Popular Music School. Thank you.